Protest rolników dotarł do centrum Katowic. Traktory z transparentami i blokada na jednej z głównych ulic w Śródmieściu. Tak było dzisiaj w rejonie Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda do rolników wyszedł, ale ci nie do końca wierzą, że cokolwiek to zmieni. Przepraszali za utrudnienia i częstowali owocami i warzywami. Łukasz Kądziołka. Protest rolników w centrum Katowic przebiegał dużo spokojniej niż ten w Warszawie. Ja przekażę te postulaty ministrowi rolnictwa, bo to jest moje zadanie dzisiaj. Przekażę je dzisiaj. Jak wrócę do urzędu, przygotuję stosowne pismo. Rolnicy uważają, że ich sytuacja jest gorsza niż zła. Nie jesteśmy przeciwko Ukrainie, nie? Ale skoro u nas wymagania są takie, to po prostu musimy dbać o tą żywność zdrową, bo nie robimy tylko dla siebie, dla rolników, ale robimy ogólnie dla wszystkich. Na protesty rolników przyjeżdżają nie tylko rolnicy. Niektórzy uważają, że wprowadzenie tak zwanego europejskiego zielonego ładu może mieć konsekwencje dla wszystkich. Za chwilę nie wolno nam będzie niczego uprawiać, we własnych ogrodach, dyktować. Ja chcę żyć z powrotem w wolnej Polsce, a nie w jakiejś komunie, bo ja z dzieciństwa to pamiętam. Rolnicy blokowali jedną z głównych ulic w centrum Katowic. Ewentualne niezadowolenie z tego powodu mieszkańców i kierowców próbowali neutralizować, rozdając swoje produkty. Chcemy taki pozytywny obraz tego rolnika, że nie tylko blokuje, ale też przy okazji promować te nasze produkty, tak? Bo to jest wszystko tutaj z okolicznych gospodarstw. Rolnicy się sami zebrali oddolnie, zrobili zbiórkę. Wygląda na to, że ta metoda jabłka i marchewki okazała się skuteczna. Mają o co walczyć, jak wszyscy. Myśli pan, że rolników trzeba raczej wspierać? Trzeba. Trzeba o swoje dbać i trzeba wykazać tą odrobinę wyrozumiałości. Rolnicy odcinają się od tego, co było w Warszawie, gdzie doszło do zamieszek i starć z policją. Tam był protest stricte też organizowany przez związki zawodowe, tak, powtarzam cały czas i będę powtarzał, to co tu jest, to jest organizowane od nas, od rolników i my to tak widzimy. Dlatego protestujący liczą na poparcie większej części społeczeństwa, które ich zdaniem też będzie cierpieć, jeśli postulaty nie zostaną spełnione.